Mamy właśnie okazję rozmawiać ze słynnym bonusem BGC, Piotrem Witczakiem. Witamy. Witam serdecznie wszystkich moich fanów. Więc dzisiejszy pojedynek na gali Ekstra Gali w Poznaniu. Bardzo szybka walka. Spodziewałeś się, że tutaj ze swoim kolegą z Młodym Krystem będzie trwało tak krótko? Nie, po prostu trochę się podpaliłem i chciałem trochę dać mu szansę, ale podpaliłem się i od razu 15 sekund po walce. No tak wyszło. No tak, mówisz, bo podpaliłeś się, no i bym powiedział, parafrazując słowa twojej najsłynniejszego utworu, że dzisiaj chyba na Mazowskim rejonie będzie kolorowo jednak. Będzie kolorowo, teraz będzie kolorowo na pewno. I powiedz, jak długo się przygotowywałeś do tego pojedynku? Jakie tutaj było, powiedzmy, twoje elementy główne, nad którymi pracowałeś tutaj? 4 miesiące treningu, 3 razy w tygodniu siłownia, dodatkowo weekendami Muay Thai. I czy zamierzasz dalej tutaj, powiedzmy, próbować swojego szczęścia w MMA, czy na razie, powiedzmy, przerwa, pomyśleć co dalej? Zobaczymy, jeżeli dostanę fajną propozycję, to na pewno droga jest otwarta. A jeżeli chodzi o karierę muzyczną? To dalej będę nagrywał muzykę, robimy kolejną płytę, robimy koncerty, będzie wszystko okej. Chciałbyś może na końcu kogoś pozdrowić, komuś podziękować? Chciałbym pozdrowić wszystkich moich znajomych, podziękować mojej kobiecie Anicie i mojemu synkowi Antosiowi, no i całej Polsce za to, że mnie dopingowaliście. Tak więc dzięki bonus za rozmowę i do zobaczenia następnym razem. Dzięki wielkie. Cześć.